Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak sprawdzić hasło Wi-Fi do zapamiętanej sieci. Nieraz zdarza się tak, że chcemy połączyć inne urządzenie, a nie pamiętamy hasła, albo musimy gonić wtedy do routera, albo próbować i zgadywać, więc szybkie intro i zaczynamy. Aby sprawdzić hasło zapamiętanych sieci Wi-Fi w systemie Windows 11, przechodzimy sobie tutaj na dół, na ten znaczek Wi-Fi. Klikamy na niego, następnie klikamy tą strzałeczkę, więcej ustawień sieci Wi-Fi i tutaj mamy taką opcję jak zarządzaj znanymi sieciami. Klikamy, mamy listę zapisanych wszystkich sieci Wi-Fi, z którymi byliśmy połączeni kiedykolwiek. Wybieramy sobie daną sieć i dajemy wyświetl klucz zabezpieczeń sieci Wi-Fi. Klikamy wyświetl i w tym miejscu mamy klucz sieci, jaki mieliśmy wprowadzony. Tak samo możemy zrobić z każdą inną siecią, znaczy, że się cofniemy. Wybieramy sobie jakąś inną sieć, klikamy na nią, wyświetl i mamy pokazane hasło. To wszystko w tym poradniku, mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeżeli tak, zostaw suba, daj łapkę w górę. Do usłyszenia w następnym. Trzymaj się, cześć.